Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła nie Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie zaledwie 19-letniej Christine Smart, która zaginęła w 1996 roku. W 2002 została oficjalnie uznana za zmarłą, chociaż jej ciała nie odnaleziono do dzisiaj. Zapraszam. Christine Denise Smart urodziła się 20 lutego 1977 roku w Augsburgu w Niemczech zachodnich. Jako córka Stana i Denise Smart, którzy byli tam nauczycielami dzieci amerykańskiego personelu wojskowego. Christine miała także brata oraz siostrę. Kiedy była jeszcze dzieckiem, powróciła z rodzicami do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Stockton w Kalifornii. Tam też w 1995 roku ukończyła liceum, a następnie poszła na studia na California Polytechnic State University w San Luis Obispo. W piątek, 24 maja 1996 roku, Christine i jej trzy koleżanki opuściły swój akademik. Christine słyszała, że tego dnia niejaki Ryan Fell wyprawia imprezę urodzinową przy 135 Crandall Way, niedaleko kampusu. Była piękna wiosenna pogoda, a temperatura tego dnia sięgała 26 stopni. Christine miała na sobie czarne spodenki do biegania, krótką koszulkę i czerwone sportowe buty. O godzinie 8.30 wieczorem Christine i jej trzy koleżanki zauważyły swojego kolegę, który przejeżdżał obok nich pick-upem. Pomachały do niego, ten się zatrzymał i dziewczyny wsiadły do samochodu. Christine usiadła obok kierowcy, a trzy pozostałe dziewczyny wskoczyły na pakę. Wiemy, że postanowili po prostu pojeździć sobie bez celu, porozmawiać i pośmiać się, spędzić wspólnie czas. W pewnym momencie Christine znowu wspomniała, że chciałaby się udać na wspomnianą już wcześniej imprezę urodzinową. Jej koleżanki w dalszym ciągu nie chciały na nią iść i argumentowały to tak, że towarzystwo, które miałoby tam być, było niezbyt ciekawe i nie czułyby się tam komfortowo. Kiedy wszyscy wysiadali już z samochodu, okazało się, że Christine wysiadła zaledwie kilka przecznic od miejsca, w którym odbywała się impreza. Christine postanowiła pójść na nią sama i to była po prostu typowa impreza, jaką urządza się na studiach. I na tej imprezie, wśród innych, byli między innymi Sheryl Anderson, znajoma Christine, która mieszkała w akademiku niedaleko Christine. I to było tak, że akademik Sheryl był jako pierwszy, trochę po lewej, potem się szło do góry, był kolejny akademik, i za tym akademikiem był akademik Christine. Na tej imprezie był również Paul Flores, student kierunku nauk o żywności, który mieszkał również na kampusie w pokoju numer 128 w Akademiku Santa Luisa Hall. I ten Santa Luisa Hall to był drugi akademik. Na imprezie był także Tim Davis, także student, ale on mieszkał poza kampusem. I co jeszcze działo się na tej imprezie? Co wiemy? Wiemy, że w pewnym momencie Tim Davis usłyszał hałas, który dobiegał z korytarza. Kiedy wyszedł zobaczyć, co się stało, ujrzał, jak Paul leży na Christine, ale ta sytuacja nie wyglądała jakoś niepokojąco. Zarówno Christine, jak i Paul śmiali się i żartowali, kiedy zaczęli podnosić się z podłogi. Co jest wspomniane praktycznie wszędzie, to to, że Paul tego wieczoru podrywał kilka dziewczyn, ale nieskutecznie. Pomiędzy godziną 1.30 a 2.00 w nocy impreza powoli dobiegała końca i wszyscy zaczęli się rozchodzić do siebie. Według relacji świadków, Christine opuściła imprezę i położyła się na trawniku sąsiedniego budynku przy Crandall Way 137. Moim zdaniem to sugeruje, że miała trochę wypita. W tym samym czasie również Cheryl chciała wrócić już do swojego pokoju, ale nie mogła znaleźć znajomych, z którymi miała wracać, a bała wracać się sama. Wtedy podszedł do niej Tim Davis i zaproponował jej, że odprowadzi ją do pokoju. Kiedy wychodzili, Cheryl zauważyła leżącą na trawniku Christine, podniosła ją i ruszyli razem w stronę akademika. Niedługo potem do tej trójki dołączył Paul Flores, który zaproponował, że pomoże Christine dotrzeć do akademika. Z relacji Cheryl oraz Tima wynika, że Christine mogła sama iść ale że podpierała się od czasu do czasu na polu. I niedaleko kampusu Tim Davis pożegnał się ze wszystkimi i postanowił skierować się w stronę swojego samochodu, który zaparkował na pobliskim parkingu. To właśnie dlatego zaproponował Cheryl, że może ją odprowadzić w stronę kampusu, w stronę jej akademika, bo i tak idzie w tamtą stronę. Cheryl, Christine i Paul zostali sami. Sheryl znała później, że kiedy Kristin opierała się na polu, ten mówił do niej, że może ich zostawić i iść szybciej sama, jeżeli jest jej tak wygodnie. Sheryl pomyślała, że jest to trochę dziwne zachowanie, tym bardziej, że Paul powtórzył propozycję kilkukrotnie. Finalnie Trio dotarło do miejsca, w którym Akademik Sheryl znajdował się w półprzecznicy dalej. Santa Luisa Hall, czyli ten drugi Akademik, gdzie mieszkał Paul, znajdował się 75 metrów w górę ulicy. No i tuż za nim znajdował się Muir Hall, w którym mieszkała Christine. Sheryl pożegnała się z nimi i ruszyła do swojego akademika. Nie oglądała się za siebie, a z wszystkich dostępnych wiadomości wydaje się, że była ona ostatnią osobą, oprócz Pola, która widziała Christine smart żywą. I czy jest jeszcze coś, o czym warto wspomnieć, co wydarzyło się tamtej nocy? Również 25 maja, już jakoś po południu, zgłoszono kradzież trzech przedmiotów z terenu kampusu. Z kampusu zniknął elektryczny wózek golfowy, a także dwa pokrowce na samochód. Wiadomo, że Paul pracował na kampusie i sobie dorabiał podczas studiowania, i wiadomo również, że mógł używać wózków golfowych. Co więcej, podobno jeden kluczek obsługiwał każdy dostępny na kampusie wózek golfowy. Spekuluje się, że pokrowce na samochód mogły zostać użyte, aby owinąć ciało Christine. I pokrowce nigdy się nie odnalazły, ale wózek i owszem. I co jest najdziwniejsze, to to, że władze kampusu zleciły studentom z Wydziału Transportu, aby dokładnie wózek umyli. I jak się pewnie spodziewacie, Christine nigdy nie dotarła do akademika. Ale jej zaginięcie nie od razu zostało wzięte na poważnie. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że akurat wypadał trzydniowy długi weekend i studenci mieli w zwyczaju wyjeżdżać czy to do domu, czy po prostu w jakąś spontaniczną podróż i nikogo o tym nie informowali. Dlatego też nikomu z początku nie brakowało Christine. Owszem, jej znajomi szukali jej w sobotę, a później także i w niedzielę rano, aby zawołać ją na wspólne śniadanie, ale kiedy jej nie znaleźli, to nie przejęli się tym zbytnio. Alarm podniosła dopiero Krystal Calvin, współlokatorka Christine, która zjawiła się na kampusie właśnie po długim weekendzie. Krystal zauważyła, że rzeczy osobiste Christine ciągle leżą w tym samym miejscu w ich pokoju. Były nietknięte od piątku. Krystal dwukrotnie próbowała skontaktować się z policją na kampusie i przekonać ich, że coś jest nie tak. W końcu jej się to udało i jeszcze tego samego dnia policja zadzwoniła do domu Kristin w Stockton. Matka Christine była podekscytowana słysząc dzwonek telefonu, bo myślała, że dzwoni jej córka. Ale jak się pewnie spodziewacie, nie była to Kristin. Do jej matki zadzwoniła policja z kampusu i chciała dowiedzieć się, czy Kristin jest w rodzinnym domu. We wtorek ojciec Kristin Stan Smart zjawił się na kampusie i spotkał się z tamtejszą policją. Ci jednak przekazali mu bardzo mało informacji, a ojciec Kristin zaznaczył później, że wydawało mu się, że policja z kampusu nie była przeszkolona i nie miała odpowiednich kwalifikacji, które pozwoliłyby odnaleźć jego córkę. Również we wtorek rozpoczęły się lokalne poszukiwania Kristin, zorganizowane przez policję z kampusu. Również we wtorek, czyli to jest 28 maja 96. Rodzina Smartów próbowała zgłosić zaginięcie Christine do Departamentu Policji w San Luis Obispo, ale wtedy usłyszeli, że jest jeszcze na to za wcześnie. Sprawą w dalszym ciągu miała zajmować się policja z kampusu. Zaginięcie zostało przyjęte przez policję dopiero kilka tygodni później, ale i to nie obyło się podobno bez problemów. W raporcie spisanym przez policję pojawiło się stwierdzenie, jakoby matka Christine stwierdziła, że córka pojechała na biwak. Denise Smart zaprzecza, że kiedykolwiek powiedziała coś takiego. Natomiast jeżeli wrócimy do działań policji z kampusu, to ich dochodzenie wyglądało następująco. Prawie tydzień po zaginięciu Kristin, policja zaczęła przesłuchiwać studentów podejrzanych o posiadanie jakichkolwiek informacji. Zarówno Paul, Tim, jak i Cheryl zostali przewiezieni na przesłuchanie. Paul Flores miał być ostatnią osobą, która widziała Kristin. Na przesłuchaniu pojawił się z podbitym prawym okiem i czymś, co przypominało zadrapania. Jednak po przesłuchaniu policja stwierdziła, że nic nie wskazuje na to, że Christine mogło się stać coś złego i że Paul mógłby być w to zamieszany. Mi się z kolei wydaje, że skoro miał podbite oko i widoczne zadrapania, i jako ostatni widział Christine, to można by było mu się trochę lepiej przyjrzeć, ale co ja tam wiem. Policja również nie zabezpieczyła żadnych dowodów. Zamiast tego władze kampusu zezwoliły ekipom sprzątającym na wejście po sprzątanie i odkażenie pokoi w akademikach, w tym pokoju Paula Floresa i pokoju Christine. 19 czerwca 1996 roku Paul Flores został przesłuchany przez detektywa w biurze prokuratora okręgowego. Flores zeznał wówczas, że jego podbite oko było wynikiem dostania złokcia podczas meczu koszykówki. Znajomy Pola, który również został przesłuchany i którego dane nie zostały upublicznione, zeznał z kolei, że Pol miał podbite oko już wcześniej, dużo wcześniej przed meczem koszykówki. No i kiedy Pol zorientował się, że koledzy nie będą kłamać, zmienił swoją wersję i stwierdził, że uderzył się w oko kierownicą swojego samochodu podczas próby instalacji radia samochodowego. Policja postanowiła przeszukać dom rodzinny Pola, bo to tam chłopak spędzał najwięcej czasu, gdy nie był na uczelni. Przeszukanie pierwsze odbyło się 15 lipca 1996 roku. I było to pierwsze z czterech przeszukań, które miały miejsce w jednym z dwóch domów należących do rodziny Pola. W pierwszym domu w tamtym czasie rodzina mieszkała, a drugi stał wówczas pusty, chociaż zazwyczaj był wynajmowany. Według rodziców Christin żadne z przeszukań nie było pełne i było niewystarczające. Funkcjonariusze znaleźli pod jednym z łóżek podczas pierwszego przeszukania wycinki z gazet, które informowały o zaginięciu Christine. Natomiast wierzy się, że ojciec pola, Ruben, miał powiązania z policją i został ostrzeżony o przeszukaniu. Kilka tygodni po zniknięciu Christine, najemca domu przy East Branch Street, zgłosił się na policję z Turkusowym kolczykiem, który znalazł na podjeździe. Policja nie poinformowała rodziny Christin o znalezisku, a sprawa wydała się później zupełnie przypadkiem, kiedy ta osoba zapytała się chyba przy ojcu Christin jakiegoś policjanta, czy faktycznie kolczyk, który znalazł należał do Christine. Według Denise opisywany kolczyk idealnie pasował do ulubionej pary kolczyków Christine, których nigdy nie odnaleziono po przeszukaniu jej rzeczy w akademiku. Ten kolczyk został znaleziony, tak jak już wspomniałam, przy East Branch Street, a przy 529 East Branch Street mieścił się drugi dom rodziny Pola. No i podczas drugiego, trzeciego oraz czwartego przeszukania sprawdzono właśnie ten dom. O drugim i trzecim przeszukaniu nie wiadomo zbyt wiele. Wiemy, że zostały one przeprowadzone po uzyskaniu nakazu. I wiemy także, że drugie miało miejsce najprawdopodobniej jesienią 1996 roku, a trzecie 20 czerwca 2000. Natomiast czwarte i ostatnie przeszukanie również w tej samej posiadłości odbyło się 23 maja 2007 roku i zostało przeprowadzone bez nakazu. Przeszukanie odbyło się bez nakazu, ponieważ rodzina wyraziła na nie zgodę, o ile przeszukany zostanie tylko określony obszar posiadłości. I wydaje mi się, że podczas drugiego przeszukania pies tropiący o imieniu Buster zaalarmował o zapachu rozkładu w tylnym lewym rogu posiadłości. To zostało jednak przez policję kompletnie zignorowane. I co jeszcze trzeba dodać, to to, że podczas wszystkich tych przeszukiwań policjanci nigdy nie przekopali ogródka i nigdy się tym też nie zainteresowali. I tak mijały po prostu lata. I przełom w tej sprawie, pierwszy przełom w tej sprawie, nastąpił 6 września 2016 roku. To wtedy policjanci z biura szeryfa ogłosili, że będą badać nowy trop w tej sprawie. Śledczy spędzili wówczas cztery dni kopiąc na terenie kampusu. Trzy wykopaliska miały miejsce na zboczu, w pobliżu akademika Kristin. Rzecznik biura szeryfa podał, że znaleziono wówczas przedmioty i że te przedmioty są analizowane, aby sprawdzić, czy mogą być one powiązane ze sprawą Christin Smart. I ostatni przełom w tej sprawie, który wydarzył się zaledwie kilka tygodni temu, jest tym z 20 kwietnia 2021 roku. To wtedy prokurator ogłosił, że Christine została pochowana pod tarasem domu Rubena Floresa, ojca Paula, ale że jej ciało zostało niedawno przeniesione. Dowody biologiczne odpowiadające Christine zostały znalezione dzięki użyciu radaru penetrującego ziemię oraz psów tropiących. Wydaje się, że chodzi tutaj o ten drugi dom, który w dniu zaginięcia Kristin pozostawał pusty. Zarówno Paul, jak i Ruben Flores zostali aresztowani. 44-letni obecnie Paul został oskarżony w Sądzie Najwyższym Hrabstwa o zamordowanie Christine Smart w 1996 roku. Natomiast jego 80-letni dzisiaj ojciec został oskarżony o pomoc w zatuszowaniu zbrodni, a także potencjalne przeniesienie ciała. Mężczyźni zostali aresztowani 13 kwietnia 2021 roku. Detektyw Clint Cole, który teraz zajmuje się tą sprawą, wierzy, że mężczyźni wiedzą, gdzie jest ciało Christine i gdzie ono zostało przeniesione, ale nie chcą ujawnić tej informacji. Zarówno Paul jak i Ruben nie przyznali się do winy. Sąd zadecydował, że Paul pozostanie w więzieniu do czasu rozpoczęcia procesu, natomiast Ruben może wyjść po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów. Ich przesłuchania mają odbyć się na dniach o 17 maja oraz 21 czerwca. Natomiast przesłuchanie ze świadkami ma odbyć się 6 lipca. We wspólnie wydanym oświadczeniu rodzina Kristin powiedziała. Od ponad 24 lat czekaliśmy na ten słodko-gorzki dzień. Nie ma słów, by wyrazić, co ten dzień oznacza dla naszej rodziny. Modlimy się, że jest to pierwszy krok do sprowadzenia naszej córki do domu. Świadomość, że ojciec i syn, pomimo naszych rozpaczliwych próśb o pomoc, ukrywali tę straszną tajemnicę przez prawie 25 lat, odmawiając nam szansę, aby pochować naszą córkę, sprawia bezlitosny ból. Teraz pokładamy wiarę w system wymiaru sprawiedliwości i idziemy naprzód. Pocieszeni świadomością, że Christine była zatrzymana w sercach tak wielu i że nie została zapomniana. To już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału, a także zostawienia łapki w górę, no i przede wszystkim do rozmowy w komentarzach na temat tej sprawy. Dajcie mi koniecznie znać, co o niej myślicie. Do usłyszenia następnym razem.